Witam serdecznie wszystkich pana prezydenta. Dziękuję panie prezydencie za zaproszenie. Powiem tyle, że może i padło z moich ust coś takiego, że do niczego nie doszło, no bo faktycznie nie doszło. Propozycja pana prezydenta 200 tysięcy złotych i hala, wiadomo jaka jest hala, że na kibicach, na biletach się nie zarobi, bo przecież nie zrobimy biletów po 200-300 zł, żeby wyrównać jakieś finanse, żeby pokryły koszty tego turnieju. Jak wiecie państwo, ten turniej będzie po raz 8 w Polsce rozgrywany. Jest to na tyle znany już turniej w świecie, że jest mi czasami niezmiernie niewygodnie odmawiać dla niektórych zespołów przyjazdu na ten turniej. I powiem, że przykro mi było, ale musiałem odmówić dla Australii, dla Wielkiej Brytanii, która się szykuje do Igrzysk Olimpijskich u siebie, i dla Korei Południowej, dla Japonii, no ale to takie są realia, nie wszystkim. I naprawdę, ja muszę robić ten turniej na bardzo wysokim poziomie. Ja powiem tyle, że sami wiecie, że jest tak fenomenem, że mi coś się w ogóle udało zrobić. Ja powiem państwu, że czasami trzeba być trochę wariatem, żeby coś takiego robić. Ja powiem tylko, że przy pierwszym memoriale nie miałem w ogóle pieniędzy na zorganizowanie tego memoriału, a już konferencja prasowa się odbyła. Już był patronat pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksandra Kwaśniewskiego, a ja zrobiłem konferencję prasową w Grand Hotelu na Krótszej w Warszawie. I jeden z kolegów moich do radia mówi, jak nie wiem jak to Jurek zrobi, ale nie ma jeszcze pieniędzy. Ale znaleźli się ludzie i zebrałem te pieniądze. Dlatego teraz jeszcze nie udzieliłem konkretnej odpowiedzi do końca dla pana prezydenta na 24, czyli do niedziela, czyli 25, gdyż pozyskuję sponsorów. A powiem szczerze, że pomocy za wiele nie mam. Naprawdę. Walczę sam, biegam za tymi pieniędzmi, jeżdżę po Polsce i nie tylko po Polsce, ale i po świecie. Zależy mi, żeby ten memoriał zrobić na bardzo wysokim poziomie, a do tego są potrzebne środki finansowe. Sami państwo wiecie, że za 200 tysięcy nic nie zrobię, ja nie mówię tylko o 200 tysiącach z urzędu miasta, bo bym kłamał. Ja po prostu mam niektórych sponsorów, ale to są wszystko za małe środki. To ile to trzeba tak, żeby zorganizować taką imprezę? Powiem szczerze, że na pewno milion przekracza. Potwierdziła swój udział Brazylia, jak już mówiłem. Ja naprawdę muszę dać bardzo dobre warunki, a z tym się kryje wydanie finansów. Muszę brać luksusowe autokary, najlepszych tłumaczy, opiekunów grup, bo to 24 godziny na dobę jest. Od momentu wylądowania ekipy na Okęciu przejmuję wszystkie środki finansowe, co jest związane z ich obsługą, ja na siebie. Także państwo, to nie jest tak, że tutaj jeden pan mi zarzucił kiedyś, że jak to 3 dni imprezy, tyle pieniędzy kosztuje, ale powiem, te 3 dni to się przygotowuje cały rok. Ja już 2 dni po rozpoczęciu memoriału w Łodzi już rozmawiam o następnym memoriale z władzami Polskiego Związku Piłki Siekłej, w których ja jestem, ale ja jestem tylko członkiem, a prezesi są tak wspaniali ludzie, którzy mi pomagają przy tym, żeby zaprosić tę ekipę. Sam Castellani się zaangażował bardzo w 2009 roku. Zobaczył, jaki to jest memoriał. Zresztą był na innych memoriałach, ale jako kibic. A pierwszy raz teraz był przed mistrzostwami Europy, obecny ze swoją ekipą, gdzie wygrał ten memoriał. No i wszyscy chcą być na tym. Koszty są bardzo duże. I nie podejmę się tego, żebym sprzedawał mieszkanie czy samochód, żeby zrobić memoriał. Jak sami państwo wiecie, niektórzy by bardzo chcieli ten memoriał przejąć, zabrać to w ogóle z rąki, jak już coś się robi tyle lat, to uważają, że to jest samograj. Wierzcie mi państwo, nie jest to samograj. Każdy memoriał jest inny, koszty wzrastają, nie maleją. Było tak, że przed kryzysem miałem firmę, która chciała dać nagrodę 100 tysięcy dolarów. Za pierwsze miejsce 50 dziś, ale teraz jest kryzys i ta firma się wycofała. Tak naprawdę, a nie mogłem tych pieniędzy dać, bo jak wiecie, 6 memoriał był zarazem eliminacją do mistrzostw Europy, a CEF zabrania jakikolwiek dawać nagród podczas eliminacji do mistrzostw Europy. Także poczekać jeszcze muszę parę dni, zobaczymy jak moi przyszli sponsorzy się
zdeklarują do tego. Jeżeli będzie pozytywnie, no to będzie inna rozmowa. Na dzień dzisiejszy za te pieniądze nie widzę, żeby zrobić w Olsztynie memoriał. Raz, że hala jest bardzo mała, mogę sprzedać maksymalnie do 2000 biletów, nie więcej, bo nie wejdzie więcej do tej hali. I wszystko na ten temat. A nie będę robił biletów po 200-300 zł, bo to jest bez sensu. Mimo, że będą tak wspaniałe drużyny jak Brazylia, czy Bułgaria, Rosja, Polska. Nie tędy droga. Czy jakieś środki miasto musiałoby wyłożyć, żeby stan organizował w Olsztynie? Na pewno dużo więcej. Ale tak byśmy może doprecyzowali? Nie mogę powiedzieć. Bo dużo to jest takie pojęcie względne, nie? No, pojęcie względne, tak, ale takie są realia. Tak ja prosiłem o 800 tysięcy złotych, to jest w ogóle nierealne. Miasto. No, miasto nie jest takie bogate. Pan prezydent chciałby bardzo, wiem, sam jest kibicem, bardzo długo znamy się, kilka lat. Uczestniczył we wszystkich memoriałach w Olsztynie, praktycznie, które się odbywały. Jako kibic przychodził i jako wiceprezydent i wcześniej. Sam zresztą uprawiał sport długo w Olsztynie na studiach. Także wiem, że całym sercem by chciał, ale są takie realia, a nie inne. No, nie ma pieniędzy, po prostu brak kasy. A Rzeszów albo Bydgoszczy jaką kwotą mogą wspomóc organizację imprezy? Proszę Państwa, ja bardzo cieszę się, że Pani zadała to pytanie, ale to są tajemnice handlowe, jak to się mówi, i żeby to jeszcze w świat nie poszło, to nie chcę operować kwotami, ale na pewno dużo większymi kwotami. No i przede wszystkim hale mają powyżej 5000. Ja mam jeszcze takie pytanie, że skoro turniej ma takie zainteresowanie zespołów sztuki światowej, to trzeba im fundować pobyt tu? Zawsze. Powinni się pracować na siłę. Od pierwszego memoriału pokrywam wszystkie koszty. A jak to zwyczajowo jest w innych krajach? Polskie drużyny jeżdżą na turnieje, to też mają fundowane pobyty? Nie, nawet jest tak, że czasami płaci związek za przelot. Natomiast wszędzie tam, gdzie są, mają zadanie. Przecież w Katarze był turniej klubowy. Płacił Katar za wszystko, za przeloty, za pobyt i 30 tysięcy dolarów jeszcze za pobyt, nie? Za uczestnictwo. No, skrapę Katu zajęła drugie miejsce, dostała 170 tysięcy dolarów. Zrobi jeszcze nie ma tej. No właśnie, dlatego tak, tak jest, jak jest. Także, jak to się mówi, z pustego tej salonu nie należy. Tak. Czy są jeszcze jakieś pytania? To kiedy dowiemy się, gdzie będzie organizowany turniej? Sądzę, że w przyszłym tygodniu. Już będzie ostateczna decyzja. Tak, tak. No ja muszę też. W tej chwili konkurują ze sobą Olsztyn, Bydgoszcz i Rzeszów. No, Olsztyn, Bydgoszcz. A nie rozpatrywał Pan takiej możliwości, że tak, przynajmniej część tego turnieju, żeby trafiła do Olsztyna? Bo przecież to można troszeczkę rozśrodkować, nie prawda? Nie można. Trzeba znać przepisy FIVB. Turniej jest robiony, może być, jeżeli są eliminacje, można w różnych miastach robić. Ale jeżeli jest turniej Huberta Jerzego Wagnera, Memorial i tego typu turnieje, to są rozgrywane w jednej miejscowości. Drużyny grają dlaczego? Bo drużyny grają każda z każdym, prawda? A jeżeli grają z każdym, to przemieszczenie nie może być więcej jak 50 km. Dlatego robiłem w Ostródzie, w Elblągu naciągane było, poszukiwałem, że tam jest miejsce, a tam jest Stuwa taka bogata, no ale były tam Wiławie, prawda, generalnie były mecze, żeby to popularyzować u nas w województwie. Bo powiem szczerze, że jak miałem 8 zespołów, to też ciężko było bardzo z finansami, a Ostróda dawała pieniądze i Ława dawała Elbląg, żeby u nich też brać pokrycie tych kosztów, tych przejazdów, tego wszystkiego wyżywienia. No także nawet w Ostródzie pokryli koszty, pan prezydent Słynia pokrył koszty pobytu w hotelu. W Ostródzie? W Elblągu. Hotelu, gdzie mieszkała ekipa niemiecka, chyba Niemcy i Anglicy mieszkali, wiem, że Niemcy na pewno mieszkali. No to ja myślę, że jak gdyby głównym miejscem organizacji byłaby Ostróda, ma pan tutaj 50 km do Iławy, Elbląga, Olsztyna i jeszcze tam gdzieś i wspólne budżety tych miasta, myślę, że mogłyby wesprzeć i tą kwotę, chyba można by było zebrać razem. Ale pan realnie mówi, czy pan fantazjuje teraz? 800 tysięcy na pół województwa. Bo jeżeli Brazylia jest, to jest takie zapotrzebowanie kibiców, że pan tą halę by panu roznieśli kibice. Tak. Proszę pana, jak Polska, Brazylia był mecz w Łodzi, to bilety chodziły po 400-500 zł od koników można było kupić przed halą, która mieści 13 tysięcy ludzi. To o czym my mówimy?